W pewnym momencie po wsiach rozprowadzano broszury i ulotki wzywające do wymordowania już nie tylko ziemian, ale wszystkich Polaków. Jak pisano w jednym z takich pism: hańba temu, kto by lachom pomagał i z nimi się bratał, kto by rannemu lachowi podał wodę albo przyjął pod swój dach. Nie ma zmiłowania dla tych ciemiężycieli, krwiopijców, paniczyków białorękich i cwanych. Rżnijcie ich wszystkich we śnie, niszczcie drogi przed nimi i nie miejcie litości dla żadnego, bo polska pijawka najgorsza ze wszystkich pijawek na świecie. Wydarzenia te nie zmieniły się jednak w taką rzeź, jaka miała miejsce 25 lat później. Powody tego są dwa. Po pierwsze, wielu ziemian w porę zdołało uciec. Po drugie, i to ważniejsze, w sukurs Polakom przyszły rodzime oddziały. Trzeci Korpus Polski na Ukrainie rozpoczął walkę z ukraińskimi bandami. W walkach tych obydwie strony nie zdały pardonu. 22 marca 1918 roku w Uładówce chłopi wyciągnęli za włosy rannych poprzedniego dnia w potyczce z bandami polskich ułanów. Tłuszcza tak ich zmasakrowała, że pozostała po nich jedynie bezkształtna bryła. Do dużej masakry doszło pod Niemirowem. 30 polskich ułanów zostało przewiązanych drutem kolczastym i tak zmasakrowanych, że nie było można ich rozpoznać. Na Wołyniu spore sukcesy w walce z rewoltowanymi bandami zyskała jazda wówczas jeszcze porucznika Feliksa Jaworskiego. Młody oficer obsadził w dworach polskich ziemian swoje lotne patrole, które w razie ataku ściągały natychmiastową odsiecz. W razie chłopskich ataków dokonywał w odpowiedzi krwawych pacyfikacji wsi. W myśl zasady kniazia Jaremy. Znajdziecie cokolwiek z dworu, baby z dziećmi wygnać, chaty spalić, a chłopom podziękować.